Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie, zimno mi, aż nie mogę się wysłowić. Detailingowy dziadzia, kolejne fibry z Cavaliera. Tym razem Hydro Hero, ale mini. Osuszałem przed chwilą tamtym ręcznikiem, to jest chyba Zelda. No i niestety nie do końca. Jest malutki i nie poradził sobie. Tu mamy 40x40, czyli taki jak ten Chińczyk, który... O, nitki zamawiałem u Chińczyka. Nie znam ceny. Są dwie sztuki w opakowaniu. No przyjemnie, zobaczymy. Tu chodzi o to, żeby zobaczyć, jak to zbiera. Jeszcze nie prany. Czy to będzie w ogóle chłonąć? Idziemy na przedni zderzak. Zobaczmy. No, brakuje mu nasączenia, tak żeby złapał wodę na dzień dobry. Gdzieś mamy? No nie mamy. Ojej, zobaczmy tu. No nie ma co, daje się na czym się popisać. No niestety. Ale nie łapie wody skurkowany. Tamty jakoś lepiej, tak. Brakuje mu, kurczę, tak żeby złapać właśnie na szybie, nasączyć. Zobaczmy na felgach, jak to zbierze. Okej. No dobrze. Nic, słuchaj. Zobaczymy jeszcze ze sprężonym powietrzem. Przepraszam, kurczę, zimno mi już. No jakość jest, naprawdę. Czuć, brakuje mu, tak jak mówię, no brakuje mu tak, żeby załapał wodę. Zobaczmy. A i hydro jest tutaj słabiuteńkie. Testuję szampon, tak praktycznie tego prawie, że nie ma. O, jak już złapał wody, słuchaj, to ciągnie. No właśnie. Dlatego zawsze z mikrofibrą, jak osuszasz, skocz najpierw na szybę. Zwilż go z kurczybyka, żeby on wiedział, że przyszła jego pora na zbieranie wody. Zobaczmy tu. Elegancko. Dobra, odwrócimy go. No spoko, no co no. Zrobi to, co ma zrobić. Jest malutki, więc to będzie taki, kurczę, dodatkowy lub... No takimi małymi osuszania auta słaby temat. Ja takie małe traktuję jako właśnie dodatek do osuszania w ten sposób. O, zbierania wody. Czyli wydmuchiwania. Słuchaj, nie ma sensu, żebym robił kolejnego filmu z tymi fibrami. No bo zrobi to, co ma zrobić. Również fajny ręcznik. Ogólnie jakościowo spoko są te ręczniki, kurczę, od nich. Ja spodziewałem się tutaj jakiejś naprawdę tragedii, a tu jest naprawdę przyjemnie. Lecimy dalej, felga, zobaczmy. No, proszę bardzo. Ale szumy, przepraszam. Wieje niesamowicie, a zimny wiatr. Słuchaj, obłędnie. Miniak stoi w garażu. O, zobacz, widzisz? Nie domyłem. Wnętrza, patrz. A? Gdzie to złapało ten brud? Nie dotykam więcej. Odwracam. I dlatego nie szura... A, wiem, co tu testowałem. Tu testowałem taki sznur do mycia zakamarków. No. I zobacz, jak się sprawdził, kurwa. Słabo, nie ma jak to rękawicą zajechać. Nie powtórzyłem rękawicą. Wszystko jasne. Zobacz, jakie bagno. No właśnie. Dobra, odwracamy mikrofibrę. Rękawiczka też do zdjęcia. Dlatego widzisz, nie szuramy po felgach, tylko dlatego właśnie dotykam. Przy właśnie wybijaniu, ja już kiedyś mówiłem, przy wybijaniu wody z zakamarków nie szuram. Bo to no, z takiego zakamarku wiadomo, co ci wyjdzie, nie? Wszystko. Tam rękawicą raczej nie wymyjesz. O, i pstryk. I lecimy dalej. Zobaczmy tutaj. O, szyba. O, właśnie. No i tutaj zebrał pięknie. No i on potrzebuje takiego nawilżenia na początku.
tak jak każdy ręcznik, żeby zrobić to, co ma zrobić. No dobra, słuchaj, bo wieje strasznie. Czy ręcznik fajny? Fajny. Czuć taki mięsisty, słuchaj, jakościowo spoko. Naprawdę, wyjmę jeszcze drugi. Ten to idzie do prania. No są grubaski, naprawdę są to, są grubaski. Chińczyk, zaraz poczekaj, bo chyba go tutaj mam nawet. Chwilę, nie? Daj mi chwilę. Tę będziemy dopiero testować. Chińczyk, 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 mały Chińczyk. Jest! No i teraz sobie sprawdzimy jakościowo, którego bym wybrał. Raz i dwa. Ten już przeżył trochę. Czy to jest to samo? Wypisz, wymaluj, słuchaj. Identico. Proszę bardzo. Zobacz. Nawet szwy tutaj. To samo, słuchaj. Jakbym wziął, kurczę, jakby nie kolor, to bym powiedział, że wziąłem tego Chińczyka, którego kupiłem. Czyli super, naprawdę. I ten też rewelacja. No. Tutaj przynajmniej będziesz widzieć, że zaciągnąłeś brud. Tu bym tego, a cię zauważyłbym, ale nie tak spektakularnie jak tu. Czy fajne? Zajebiste. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!